Jak to jest możliwe, żeby wydrukować organ? Prawie 20 lat temu po raz pierwszy do drukarki Hewlett Packard wrzucono komórki i zobaczono. Pierwsze, najważniejsze było ocenienie, czy komórki przeżyją proces drukowania. W 2019 roku wydrukowaliśmy taki narząd z bardzo skomplikowanym układem naczyniowym, gdzie mieliśmy prawie stuprocentowe odwzorowanie tego, co planowaliśmy. Tylko to był narząd, który już wtedy mógłby wyleczyć człowieka z cukrzycy, gdyby został człowiek. Człowiekowi wszczepione. Nikt tak zaawansowanych prac nie pokazał. Tego typu rozwiązania, które my przedstawialiśmy, były najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Czyli wy chcecie dać człowiekowi dodatkowy organ. Z nowego Centrum Badań i Rozwoju również i w tym momencie się kończy projekt, który był finansowany na wydrukowanie organoidu wątrobowego w wybudowanym bioreaktorze. To też jest chyba jedyne tego typu urządzenie na świecie. Korzystanie tych nowych technologii i wykorzystanie biodruku umożliwia zastąpienie badań przedklinicznych na zwierzętach. Będziemy w stanie przejść już do takiego momentu, że będziemy w stanie wykonać przynajmniej pierwsze przeszczepienie u człowieka. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj moim gościem jest profesor Michał Wszoła, lekarz, znany z bardzo wielu rzeczy, ale chyba takim Twoim najważniejszym projektem i startupu Polbionika jest wydruk bionicznej trzustki. I o tym będziemy rozmawiać, o druku bionicznych organów. Witam Cię. Witam Cię i witam Państwa. Opowiedz nam trochę, zwłaszcza tym widzom, którzy jeszcze nie znają tego projektu. Jak to jest możliwe, żeby wydrukować organ? Znaczy, sama technologia biodruku, to można powiedzieć, nie jest już strasznie nowa, bo ma prawie 20 lat, więc to w obecnych czasach można powiedzieć, że to już dosyć długo, bo prawie 20 lat temu po raz pierwszy do drukarki Hewlett Packard wrzucono komórki i zobaczono. Pierwsze, najważniejsze było ocenienie, czy komórki przeżyją proces drukowania, czy mogą zostać wyplute przez dysze. I całość to nie jest nic skomplikowanego, trzeba sobie wyobrazić. Strzykawkę. Do tej dużej strzykawki wrzuca się żywe komórki, następnie wlewa się tam taką półpłynną zawiesinę, która stanowi matriks, które w naturalny sposób będzie otaczało komórki, i następnie przy pomocy programu komputerowego możemy z tej strzykawki układać warstwa po warstwie. Jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy dwie czy trzy takie strzykawki, w każdej z nich trochę inny rodzaj komórek, e, które ma Wydrukować zupełnie co innego, to możemy sobie wyobrazić, że z jednej strzykawki będzie drukowane ciało jakiegoś narządu, z drugiej strzykawki będzie drukowany układ naczyniowy, z trzeciej strzykawki może być drukowane taka część zewnętrzna, wzmacniająca to wszystko. I Program komputerowy następnie w odpowiednim momencie włącza odpowiednią, odpowiednią strzykawkę, która odpo układa odpowiednią warstwę, i w ogólnym zarysie można powiedzieć, że to jest tylko tyle albo aż tyle. Bardzo ważnym elementem jest to, że w tym całym procesie biodrukowania ten wyraz bio jest istotny. Chodzi o to, że tam są żywe komórki, czyli przejście przez tą dyszę strzykawki nie może doprowadzić do tego, że te komórki zostaną uszkodzone. I tutaj to jest cała praca i my ciągle jeszcze wszystkiego nie wiemy. Wiemy na temat części komórek, jak mogą się zachowywać, jak powinny się zachowywać, ale jeszcze całej wiedzy na ten temat, w jaki sposób każdą z różnych komórek drukować, jeszcze nie mamy. My w przypadku naszej bieżącej trzustki przez ostatnie 10 lat odrobiliśmy pracę i wiemy, jakie komórki przy jakich ciśnieniach, z jaką prędkością mogą być drukowane, żeby nie doszło do ich uszkodzenia. I żeby one spełniały swoją funkcję po procesie drukowania. I wydrukowaliście pierwszą taką trzustkę, która została wczepiona zwierzęciu. Tak, w pierwszej kolejności trzeba było wytworzyć w ogóle biomateriały. Jak parę lat trwało, żeby wytworzyć biomateriały, czyli to coś, co zapło poza komórkami wsypuje czy tam wlewa się do tej strzykawki. To był jeden bardzo ważny element. E, następnie trzeba było zaplanować, jak ta trzustka będzie wyglądała, e, wymyśleć, jak układ naczyniowy będzie w tej całej bięcznej trzustce wyglądał. W 2019 roku wydrukowaliśmy taki narząd z bardzo skomplikowanym układem naczyniowym, gdzie mieliśmy prawie stuprocentowe odwzorowanie tego, co planowaliśmy, co było potwierdzone w rezonansie magnetycznym. Dodatkowo ta szóstka z 2019 roku już była na tyle dużym organem, to nie był organ dla małej myszki czy, czy dla szczura, tylko to był narząd, który już wtedy mógłby wyleczyć człowieka z cukrzycy, gdyby został człowiekowi wszczepiony. To był etap badań in vitro. Po skutecznym przeprowadzeniu badań in vitro, czyli takich właśnie laboratoryjnych, przeszliśmy do kolejnego etapu. Została powołana spółka Polbionika, która przejęła Całość projektu prowadzonego wcześniej przez całe konsorcjum, bo to e, mówisz o moim projekcie, ale tak naprawdę to jest projekt wielośrodkowy, projekt, w którym był zaangażowany Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Instytut Mnęckiego, spółka MediSpace, Fundacja Badań i Rozwoju Nauki jako lider tego projektu, e, z finansowania e, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Stratec Med. Właśnie efektem tego była spółka Polbionika, która przeszła do kolejnych etapów. My w pierwszej Wszczepiliśmy do małych zwierząt po prostu same kawałki tkanki, czyli wyspy trzustkowe razem z naszym biotuszem, żeby ocenić na ile to będzie funkcjonalne, a następnie na dużych zwierzętach, czyli na świniach przeszczepiliśmy cały narząd razem z układem naczyniowym. Udało nam się doprowadzić do pełnej insulino niezależności, czyli świnia. Z bionicznej trzustki produkowała tyle insuliny, że zwierzę nie potrzebowało otrzymywać egzogennej insuliny, czyli takiej zewnętrznej. Nie musieliśmy podawać jej zastrzyków z insuliną. To jest o tyle istotne, że my oczywiście wcześniej u tego zwierzęcia wywołaliśmy tą cukrzycę po to żeby ją wyleczyć przy pomocy tego przeszczepienia i również mamy bardzo ładne zdjęcia z tomografii komputerowej przyżyciowo pokazujące właśnie jak płynie krew przez ten narząd, który funkcjonuje w żywym organizmie i tego typu doświadczenia to są na tyle, co ja wiem, bo oczywiście nie wykluczam, że są gdzieś laboratoria, które nie dzielą się całą swoją wiedzą jeszcze na tym etapie, ale nikt tak zaawansowanych prac nie pokazał. My ostatnio w tym roku pokazywaliśmy pracę zarówno na Amerykańskim Kongresie Transplantacyjnym, na Amerykańskim Kongresie Towarzystwa Diabetologicznego, na takim specjalistycznym międzynarodowym kongresie zajmującym się właśnie przeszczepianiem trzustki, wysp trzustkowych, dedykowanym do, do tego typu, rozwiązań, czyli tam są zgromadzeni ludzie, którzy w ogóle tylko tymi tematami się zajmują i tego typu rozwiązania, które my przedstawialiśmy, były najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Nikt nie prowadził jeszcze badań na dużych zwierzętach. Zastosowanie kliniczne, rozumiem, waszego, waszej trzustki dotyczyłoby przypadków, kiedy naturalny organ jest na tyle zniszczony, że wyspy trzustkowe nie są w stanie regulować poziomu cukru w ludzkim organizmie, tak? Dokładnie tak. Wyspy trzustkowe to są takie małe kuleczki, które występują w każdej trzustce u człowieka. Każdy z nas ma około miliona wysp trzustkowych, które produkują insulinę i glukagon czyli dwa najważniejsze hormony, które decydują o poziomie cukru we krwi. Osoby z cukrzycą typu pierwszego mają całkowicie zniszczone wyspy trzustkowe, nie mają żadnych wysp trzustkowych i w związku z tym muszą przyjmować. Insulinę zewnętrzną, czy to w zastrzykach, czy to w pompie insulinowej, kontrolować poziom cukru, żeby cały czas balansować tym poziomem. Nasza bioniczna trzustka ma w sobie wyspy trzustkowe, które produkują insulinę i glukagon czyli te dwa najważniejsze hormony. Produkują go w sposób naturalny, odpowiadający dokładnie przy, przy wzroście poziomu glukozy jest zwiększony wyrzut insuliny, przy spadku hamuje się ten wyrzut insuliny. Dodatkowo ma cały układ naczyniowy jest przyszywany również do naczyń. My nie tylko wkładamy gdzieś to sobie i to dodatkowo to nie jest żadne plastikowe urządzenie, prawda? Bo tak jak można sobie wyobrazić, że bioniczne to może coś z plastikiem. To jest, to jest narząd z żywych komórek, z żywych wyszprostkowych, z żywym układem naczyniowym, gdzie są komórki śródbłonka, czyli te, które wyściełają od wewnątrz naczynia, które w sposób odpowiedni prowadzą Przepływem pomiędzy właśnie insuliną, glukagonem, glukozą, zapotrzebowaniem na tlen. Więc to się wszystko odbywa w sposób fizjologiczny w tym narządzie i my to przyszywamy do naczyń własnych pacjenta. Czyli wy chcecie dać człowiekowi dodatkowy organ? Dokładnie tak. To, to dokładnie tak, jak się dzieje w transplantologii. Transplantologia jest taką specyficzną dziedziną chirurgii, w której my jako lekarze transplantolodzy, jestem chirurgiem, transplantologiem, my nie odbieramy nic człowiekowi, tylko mu dodajemy. Prawda? Przeważnie w chirurgii, jak sobie wyobrażasz, ktoś usuwa chory pęcherzyk, usuwa chory wyrostek robaczkowy, usuwa chore jelito, usuwa chorą, chorą tarczycę. My w chirurgii transplantacyjnej dodajemy zdrową nerkę, dodajemy zdrową trzustkę, dodajemy zdrową wątrobę. E, oczywiście w przypadku płuc Serca czy wątroby, to zabieramy chory narząd, ale w przypadku nerek czy trzustki w ogóle nie dotykamy się do starych narządów. I tutaj dokładnie taka sama jest zasada: chcemy dać dodatkowy narząd, który będzie pełnił funkcję tej której nie pełni własna trzustka u pacjenta i to dotyczy dwóch grup pacjentów, bo powiedzieliśmy już o pacjentach z cukrzycą typu pierwszego, ale jeszcze drugą ważną grupą to są pacjenci z przewlekłym zapaleniem trzustki. Tutaj w ich przypadku my będziemy usuwali ich trzustkę, ale z ich własnej trzustki będziemy pobierali ich własne wysepki trzustkowe, żeby włożyć do tej naszej bionicznej trzustki, bo tam przyczyna choroby ich jest trochę inna, ale Rozwiązanie można zastosować podobne. Tylko 10% z Was oglądających to konto obserwuje nasz kanał, subskrybuje nasze konto. A to subskrypcje pomagają nam docierać z treściami właśnie do Was. Jeżeli interesują Was treści, które tutaj publikujemy, zostańcie z nami na dłużej i subskrybujcie ten profil. Gdzie ten organ byłby wszczepiany człowiekowi? Z tego, co planujemy, zrobimy to. No, my, jako ja i nie tylko ja, bo to parę osób na tym pracuje, chcemy wykorzystać coś, na czym znamy się najlepiej, czyli zastosować naczynia biodrowe zewnętrzne. Czyli miernica mniejsza tutaj, tak? tak? Miednica mniejsza tam, gdzie się przeszczepia nerkę. Standardowo do tych samych naczyń chcemy doszywać naszą bięczną szustkę do przestrzeni pozaotrzewnowej, co jest o tyle łatwiejsze, że nie otwiera się jamy brzusznej, uraz okołooperacyjny jest o wiele mniejszy. Ryzyko, nawet jeżeli by się pojawiły jakieś powikłania, krwawienie, czy też to jest przestrzeń, która jest w stanie ograniczyć takie krwawienie w tej przestrzeni, nie ma krwawienia bezpośrednio do jamy brzusznej, więc ryzyka związane z tym zabiegiem również będą mniejsze niż w przypadku klasycznego przeszczepienia, nawet trzustki pobranej od dawcy smarłego. A jak to jest możliwe, że tego organu nie rozsadzi ciśnienie tętnicze? A czy to, to był bardzo ważny element naszych badań, które my prowadziliśmy, bo rzeczywiście jedną rzeczą to wydrukować. Ta trzustka, którą w 2019 roku wydrukowaliśmy którą powiedziałem, że ona produkowała odpowiednią ilość insuliny i nadawałaby się, żeby wyleczyć człowieka z cukrzycy. I ona wtedy nadawałaby się, żeby wyleczyć, ale po przeszczepieniu rzeczywiście doszłoby do tego, co, już, co powiedziałeś, żeby doszło do rozsadzenia. Każdy z nas ma ciśnienie, standardowe ciśnienie u człowieka to jest 120 na 80 mm słupa. Takie jest ciśnienie w tętnicach przy skurczu i rozkurczu. Jeżeli ktoś ma nadciśnienie, to to skurczowe ciśnienie jest 140-160. Jak ma bardzo wysokie, to ma 180, czasem 200. Przy 220 czy 240. To już jest gon. To może jeszcze nie, ale, ale jest blisko. Przy 300 na pewno dostanie udaru. No? A my dzięki zaprojektowaniu pewnego. Systemu wzmocnienia tej naszej bięcznej trzustki, czyli pewnych takiej inżynierii, która dała możliwość, tak powiem, wzmocnienia ścian tej trzustki, doprowadziliśmy do tego, że nasza bięczna trzustka wytrzymuje 400 mm słupartencji wewnętrznego ciśnienia. I to przeprowadziliśmy badania na in vitro, czyli tak stosując duże ciśnienia i patrząc, kiedy ona rzeczywiście się rozpadnie. To ona rozpadała się przy 400 mm słupartencji. Natomiast potwierdzeniem tego, były zabiegi, które wykonaliśmy u świń. My wykonaliśmy zabiegi u świn i w żadnym przypadku nie doszło do tego, żeby ta, ta trzustka rozpadła się w, 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 w ciele biorcy. Pisałeś mi SMS-a, że będziecie w najbliższym czasie drukować kolejną trzustkę, czyli rozumiem, że e, cały czas trwają prace nad tym projektem. Jak najbardziej tak, dlatego że tutaj jest wiele rzeczy. Oczywiście można powiedzieć, że osiągnęliśmy już bardzo dużo. Ale ciągle po pierwsze, nauczenie się pewnej krzywej uczenia, czyli udoskonalenie zespołu, który będzie robił to w sposób powtarzalny, niemalże z zamkniętymi oczami, zarówno jeżeli chodzi o drukowanie, zarówno jeżeli chodzi o przechowywanie takiej trzustki przed e, przeszczepieniem. E, natomiast sam zabieg wszczepienia również to wszystko, każdy taki kolejny zabieg poprawia naszą doskonałość, naszą umiejętność, przez co. Zmniejsza ryzyka związane z tym, co się może wydarzyć u pacjenta. Dodatkowo, my za każdym razem zdobywamy kolejną jakąś nową wiedzę, nawet jeżeli ona jest tylko drobna, że dowiadujemy się, że może lepiej jest troszeczkę przesunąć to w jedną stronę czy w drugą, ale każdy taki, każde takie doświadczenie daje nam dodatkową wiedzę albo utwierdza nas w tej wiedzy, którą już zdobyliśmy. Więc ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my w tym momencie zaprzestali doświadczeń, bo nawet, nawet gdybyśmy My teraz my oczywiście przygotowujemy i bardzo ważnym elementem było wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO medyczny, bo bez tego nie będziemy w stanie przygotować badania klinicznego, ale w tym momencie przygotowanie badania klinicznego i moment, kiedy my możemy wejść do kliniki, to jest około dwóch lat. Nie wyobrażam sobie, żeśmy przez dwa lata nic nie robili, a za dwa lata wszyscy przyszli i mówili, no dobrze, to teraz... Wszczepiali że... organy ludziom. Wszczepiamy organy ludziom, dlatego, żeby się okazało, że Ludzie no, są tylko ludźmi. Tego zapomnieliśmy, tego nie pamiętamy. Pomimo tego, że wszystko jest spisane w procedurach operacyjnych i teoretycznie to się oczywiście wydaje, że każda osoba, która przychodzi i czyta procedurę operacyjną, powinna wykonać to tak samo, prawda? no ale jednak ktoś zostaje specjalistą. Nie potęż się specjalistą w jakiejś okay. dziedzinie, żeby. Na jakim etapie jest ten dzisiaj projekt? Jest, skończyliście badania na zwierzętach? Formalnie. Tak. I zbieracie środki na rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach? Dokładnie tak. No, oczywiście to jest bardzo ważny etap, w którym teraz jesteśmy, bo musimy zdobyć finansowanie, które pozwoli nam przeprowadzić badanie kliniczne. My oczywiście możemy wdrożyć system zarządzania jakością ISO, ale musimy popełnić różnego rodzaju. Inwestycje infrastrukturalne, czyli wybudować czyste laboratoria, przygotować dodatkowo jeszcze parę dodatkowych badań w certyfikowanych laboratoriach, to wszystko, jest, to są kosztowne procedury i na to potrzebujemy finansowania. Bez posiadania i zabezpieczenia środków finansowych na ten etap, no my nie będziemy w stanie. Dojść do kolejnego etapu. I na takim teraz jesteśmy etapie. My prowadzimy rozmowy z inwestorami. E, oczywiście to nie są również proste rozmowy, bo wiadomo, że mhm. mówimy tutaj o dużych sumach finansowych. W jakich możemy powiedzieć? Znaczy tak naprawdę, żeby przeprowadzić projekt e, badania klinicznego, to potrzebujemy około 20 milionów euro. Żeby móc rozpocząć i wejść do dalszej fazy to potrzebujemy serii A, czyli takiej pierwszej serii finansowania minimum 10 milionów euro. Bez posiadania takich środków nie rozpoczniemy dalszych prac, bo to nie będzie miało sensu, bo może się okazać, że zatrzymamy się w pewnym momencie w połowie, nie będziemy nie będziemy w stanie dokończyć pewnego etapu. Mając zabezpieczoną przynajmniej połowę tej sumy, będziemy w stanie przejść już do takiego momentu, że będziemy w stanie wykonać przynajmniej pierwsze przeszczepienie u człowieka. E Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie tutaj, że poszukajecie też inwestorów, więc jeżeli nas oglądają osoby, które dysponują... Ja, ja, ja powiedziałem, że my prowadzimy, bo prowadzimy rozmowy z inwestorami, ale to mówię, to klamka jeszcze nie zapadła. My mamy, mamy parę, no tak powiem, rozmów, bo to nigdy się nie prowadzi i to są duże sumy. Bardzo często to rozwiązania będą, może się okazać, że będą połączone, że to kilka funduszy osób czy, czy firm w to zainwestuje. Natomiast my jak najbardziej jesteśmy otwarci na kontakt, jeżeli ktokolwiek ma takie możliwości, to jak najbardziej zapraszamy do, do kontaktu z nami, podpiszemy dokumentację, my przedstawimy, co posiadamy i jesteśmy w stanie rozmawiać. Po to, żeby ten produkt, ten projekt jak najszybciej trafił na stoło operacyjne, te ludzkie, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że wydruk bioniczny i trzustki to jest jedno, ale wy pracujecie nad modelami pozwalającymi testować skuteczność chemioterapii, na przykład. Opowiedz czy tak, no trzeba sobie zdać wcześniej tam wspomniałem i napomknąłem, że to jest prawie 10 lat już pracy na, w biodruku. My przy projekcie Białącznej Trzustki, który jest naszym głównym i sztandarowym projektem, również zdobyliśmy bardzo duże know-how na temat drukowania nie tylko samej Białącznej Trzustki, ale również drukowania innych narządów. My z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju również i w tym momencie się kończy projekt, który był finansowany na wydrukowanie organoidu wątrobowego. Specjalnie podkreślam tutaj tak wyraźnie to określenie organoid, bo to nie jest narząd, to nie jest wątroba, która nadawałaby się do przeszczepienia do człowieka, tylko to jest element wydrukowana tkanka Razem z układem naczyniowym, razem z komórkami wątrobowymi, dzięki której jesteśmy w stanie właśnie puszczając przepływ. Przez, ten, przez, ten, przez tą tkankę, którą wydrukowaliśmy, jesteśmy w stanie oceniać po pierwsze toksyczność leków prawda? i oceniać, jaki jest poziom toksyczności, jeżeli chodzi o komórki wątro, wątrobowe. Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest również to, że potrafimy wydrukować ognisko raka wątrobowo-komórkowego w tym właśnie organoidzie. Czyli, tak jak powiedziałeś. Co to jesteś... znaczy wydrukować ognisko raka? Jesteśmy w stanie zaplanować, tak, jak mamy tutaj te trzy, wracamy do tych trzech strzykawek, prawda? Tutaj w jednej strzykawce możemy mieć półpłynny materiał, tą matrix, macierz zewnątrzkomórkową z prawidłowymi hepatocytami, które będzie drukowało tkankę. W drugim będziemy mieć, będziemy mieć matrix razem z komórkami śródbłądka, który będzie drukował układ naczniowy, a w trzeciej będziemy mieć Matrix razem z komórkami raka wątrobowo-komórkowego i jesteśmy w stanie wokół naczyń wydrukować po prostu ogniska. I to może być ognisko od 1 mm nawet do 2-3 do centymetrów wielkości. Możemy zaplanować, jak układ naczyniowy będzie przebiegał przez to ognisko raka wątrobowo-komórkowego. Następnie specjalnie również przez nasz zespół, tylko zespół inżynierski w wybudowanym bioreaktorze, to też jest chyba jedyne tego typu urządzenie na świecie, jesteśmy w stanie podłączyć przepływ. Przez, ten, przez tą wydrukowaną tkankę, utrzymywać tam odpowiednie warunki, czyli kontrolować ciśnienie, kontrolować szybkość przepływu, temperaturę, kontrolować stężenie dwutlenku węgla, stężenie tlenu i badać jak te komórki funkcjonują i oczywiście do tego płynu, który przepływa przez tą całą tkankę, możemy podawać różne stężenie leków i oceniać, jak one będą działały na dane komórki. I mówiliśmy tutaj o zwykłych hepatocytach, czyli tych komórkach zdrowych, które żyją w wątrobie, jak i tych komórkach ogniska, które powodują, które są komórkami rakowymi, czyli również możemy podawać tam chemioterapeutyki i oceniać, jak one będą wpływały, czy zapobiegną, bo my bardzo ładnie pokazaliśmy i na naszym modelu jesteśmy w stanie bardzo ładnie pokazać, jak powstają mikroprzerzuty, jak one rodzą się do układu naczyniowego, żeby następnie przepłynąć dalej i E... Czyli rozumiem, że zamiast hmm. testować chemioterapię u pacjenta, możemy ją testować laboratoryjnie i dać pacjentowi leczenie, które jest już skuteczne. E, ja bym bardziej powiedział, to, to nie chodzi już, bo ty mówisz o elemencie medycyny spersonalizowanej tak. i to również w którymś momencie będzie możliwe, ale w tym momencie ja myślę o czymś szerszym: o testowaniu leków. Albo kandydatów na etapie, na badań, klinicznych. Na etapie badań przedklinicznych. przedklinicznych. W, tym, w tym momencie i to, to jest bardzo ważne, bo ja zawsze o tym mówiłem, że no to w przyszłości tak będzie, że zamiast na zwierzętach, to będziemy mogli na takich drukowanych tkankach i taka była opowieść, tylko że w grudniu 2022 roku, czyli nie cały rok temu, Joe Biden podpisał akt, w którym zezwala FDA, czyli amerykańskiej Agencji, która dopuszcza leki do badań klinicznych, zezwolił ten akt zezwala im do dopuszczać do badań klinicznych leki, które nie były testowane na zwierzętach, pod warunkiem, że zostały przetestowane z wykorzystaniem nowych technologii. A te nowe technologie to jest albo a sztuczna inteligencja, albo hodowle 3D, albo organone chip, czyli takie mniejsze rozwiązanie drukowanych tkanek, albo drukowane tkanki. Wy Wykorzystanie tych nowych technologii. I wykorzystanie biodruku umożliwia zastąpienie badań przedklinicznych na zwierzętach, i to nie powinno się wydawać dziwne, że my w ten sposób uzyskamy lepsze efekty, dlatego, że musimy sobie uświadomić, że ciągle my do tej pory wykorzystujemy zwierzęta, małe zwierzęta, gryzonie, później w niektórych przypadkach duże zwierzęta, ale myszy żyją około dwóch lat, my żyjemy trochę dłużej. Prawda? Tak naprawdę. To, że my komórkowo jesteśmy, że nasze komórki są w stanie, są podobne, bo są z tego samego królestwa, z królestwa zwierząt, to wcale nie znaczy, że nasza fizjologia jest taka sama. Właśnie, nasze organizmy żyją inaczej, nasza fizjologia żyje inaczej. Żółwie żyją 200 lat, ludzie jakoś nie żyją 200 lat. Są jaszczurki, jest rodzaj jaszczurki, którą możesz zamrozić na 10 lat, po 10 latach odmrozić i ona będzie normalnie żyła. Hibernacja poza filmem machulskiej o seks na razie nikomu jeszcze nie udała, prawda? Więc to pokazuje, że ta fizjologia świata zwierząt jest zupełnie inna niż fizjologia. Chcesz powiedzieć, że tego typu technologie mogą uczynić badania przedkliniczne skuteczniejszymi, szybszymi. Zdecydowanie tak. I szybszymi, i skuteczniejszymi. 95% le leków, które upadają w fazie badań klinicznych, bo, a przeszły badania przedkliniczne, upadają dlatego, że są albo A toksyczne, albo B nieskuteczne. Ale w badaniach przedklinicznych na zwierzętach okazały się nietoksyczne i skuteczne. <grym> no, więc to pokazuje, że. Głównym problemem jest właśnie znalezienie modelu, który lepiej będzie odzwierciedlał to i będzie to związane lepiej z naszą fizjologią i naszymi komórkami. A właśnie drukując modele, my drukujemy z wykorzystaniem ludzkich komórek. To daje możliwość i. i, i to, to nie tylko jest kwestia poprawienia fizjologii, ale kwestia szybkości i ilości danych, jakie uzyskamy. Tak jak powiedziałem, możemy zaplanować, jak będzie wyglądało takie ognisko nowotworowe. W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie wydrukować 20 tego typu modeli, w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie wydrukować 100 tego typu modeli. E Utrzymując to w bioreaktorach przez kolejne 2-3 miesiące i podając różne stężenia leków, my jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dużą ilość danych. Natomiast jak to się dzieje u tak Żeby zwierzę uzyskało, miało raka, to trzeba te najpierw komórki tam wszczepić, prawda? Udaje się to u kilku, kilkunastu, trwa to kilka miesięcy. Ten rozwój jest no, różny i na różnym poziomie u każdego zwierzęcia i nagle uzyskujemy model, który ma zupełnie inną fizjologię, których jest tylko kilkanaście przypadków, y, które w dodatku są na innym poziomie rozwoju i są całkowicie niepo No poza tym jeszcze mamy aspekt etyczny, prawda, że jest to o tym nie chciałem już w... na razie chciałem pokazać tą no, no, a oczywiście tym bardzo ważnym elementem jest aspekt y, etyczny y, tak naprawdę Unia Europejska również myśli, idzie w tym kierunku. Unia Europejska chce, przynajmniej tak, tak się wydaje, że chce pójść trochę dalej, że Amerykanie. Wyrazili zgodę, że będzie, że jest teraz możliwość badania leków bez korzystania ze zwierząt. Unia Europejska raczej myśli o pójściu w stronę, żeby całkowicie zakazać badań na zwierzętach. Tak jak nie można testować y, kosmetyków na zwierzętach, tak w przyszłości nie będzie można testować leków na zwierzętach, jeżeli stworzymy odpowiednie modele, które będą lepiej to odzwierciedlały. Mam dla Was ważną informację. Zdecydowaliśmy się założyć patronaita po to żebyście mogli tworzyć z nami społeczność i wspierać to co robimy popularyzację nauki ale też po to żeby współtworzyć z nami te treści dlatego bo patroni będą aktywnie zaangażowani w możliwość tworzenia z nami treści ale też otrzymywania ekskluzywnych materiałów wszystko dla popularyzacji nauki Mówiłeś o pierwszym na świecie bioreaktorze który macie co to jest za urządzenie to jest taki inkubator dla organu. To, to trzeba sobie wyobrazić, to jest taki inkubator, który pozwala na przepływ. Płynu i utrzymanie stałego przepływu płynu przez układ naczyniowy, czyli imituje to, co się dzieje w naszym organizmie i pozwala nam regulować tutaj bardzo wiele parametrów, bo możemy tutaj to prowadzić zarówno w warunkach normotermii, czyli w temperaturze 36,6, możemy podnieść temperaturę do 38 stopni, możemy doprowadzić do, do subnormotermii do 30 czy do 20 kilku stopni, a nawet możemy w hipotermii utrzymywać, jeżeli chcielibyśmy coś spadać, bo jesteśmy w stanie schłodzić to do 4 stopni, czyli ten bioreaktor ma duże możliwości zakresu temperaturowego. Dodatkowo my kontrolujemy prędkość przepływu przez tą wydrukowaną tkankę, bo po prostu podłączamy tam do wydrukowanego naczynia, podłączamy po prostu Zwykły plastikowy wężyk, który pompuje do, tego, do tej wydrukowanej tkanki płyn perfuzyjny, a właściwie płyn hodowlany. My jesteśmy w stanie, my tam mamy również, jest specjalne podłączenie do, do podłączenia dwutlenku węgla i tlenu, czyli do stworzenia prawdziwych warunków, takich hodowlanych, jak to się dzieje w inkubatorze. I tutaj również możemy decydować, jakie będzie stężenie dwutlenku węgla, jakie będzie stężenie, stężenie tlenów. Tej całej mieszance. Jesteśmy w stanie pobierać próbki. Jesteśmy w stanie, oczywiście, również w trakcie obserwować to przyżyciowo pod mikroskopem i patrzeć z dnia na dzień, co się dzieje, jak to się rozwija. Plus pobierać próbki i analizować różnego rodzaju parametry. Michał, skąd u ciebie się wziął ten projekt w ogóle i pomysł biodruku u transplantologa? A czy to, to się wzięło tak naprawdę z potrzeby chwili. Ja od zawsze zajmowałem się przeszczepianiem trzustek i przeszczepianiem wysp trzustkowych. To są właśnie metody, które stosuje się u pacjentów z ciężką powikłaną cukrzycą. Są metody leczenia ciężkiej powikłanej cukrzycy. I rzeczywiście one są bardzo dobre. Wyniki przeszczepienia trzustki są doskonałe, aczkolwiek jest to bardzo skomplikowana i trudna procedura i niewiele osób może zostać zakwalifikowanych do tego typu przeszczepienia, z kolei przeszczepienie wysp trzustkowych, które jest mało inwazyjną procedurą, nie jest już tak skuteczne, jak przeszczepienie całej trzustki. Dodatkowo problemem jest to, że jeżeli w Polsce teraz mamy. Około 200 tysięcy osób z cukrzycą typu pierwszego. Te osoby z ciężką cukrzycą, z ciężkimi powikłaniami, które kwalifikowałyby się do przeszczepienia, to jest około 20 tysięcy, czyli tylko 10% z tych osób. Dla pozostałych e, przewlekła insulinoterapia, stosowanie pomp insulinowych to jest. Przeważnie wystarczające i bardzo dobre leczenie, ale dla części pacjentów, dla tych 10% nie jest wystarczające, bo rozwija się u nich retinopatia, która nie poddaje się leczeniu okulistycznemu, czyli jest bardzo wysokie ryzyko utraty wzroku. Stopniowo dochodzi do uszkodzenia nerek, jest bardzo chwiejna cukrzyca u części pacjentów czyli mają raz bardzo niskie, raz bardzo wysokie, a jeszcze u części chorych, z wiekiem, jak dochodzi, z czasem trwania choroby dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego to oni nie odczuwają niskich poziomów cukru. Dla osoby z cukrzycą niski poziom cukru jest śmiertelnym zagrożeniem dlatego, że nasz mózg odżywia się tylko i wyłącznie cukrem. Jeżeli poziom cukru w krwiobiegu spadnie poniżej krytycznego poziomu, uważa się, że ten poziom krytyczny to jest 54 mg na decylitr. Oczywiście są pacjenci, którzy są w stanie wytrzymać 40-45, ale nigdy nie wiemy, w którym momencie nagle dojdzie do wyłączenia systemu. On straci przytomność, i wtedy, jeżeli ktokolwiek mu nie pomoże, to jego organizm nie ma żadnego mechanizmu. Które jest w stanie podnieść ten poziom cukru we krwi. Więc to jest śmiertelne zagrożenie dla tych pacjentów, i tacy pacjenci są kwalifikowani do przeszczepienia. Więc jest około 20 tysięcy -20 takich pacjentów, a my rocznie w najlepszym roku wykonywaliśmy około 40 przeszczepień. 20 tysięcy i 40 przeszczepień. I to nie jest tylko polska specyfika, bo jak spojrzymy na cały świat w Europie w okolicach 500 przeszczepień trzustki wysp trzustkowych w Stanach Zjednoczonych około 1000-1200, a wszystkich pacjentów, którzy kwalifikowaliby się do tego typu przeszczepienia, jest w okolicach 2 do 3 milionów, szacuje się, że to jest około 100 pacjentów, a na całym świecie wykonuje się niecałe 2000 przeszczepień. Na to to pokazuje, jaki jest rozdźwięk i wiadomo, że byśmy nie wiem, co robili to w formie klasycznej transplantologia nigdy nie rozwiąże niedoboru narządów do transplantacji. Jak chcemy wejść na zupełnie inny poziom rozwoju transplantologii, to oczywiście musimy myśleć o przyszłości i, i, i to było coś, jak kiedyś przygotowywałem, to już było w 2010 roku e, wystąpienie, prezentację na jakiś kongres i wtedy sobie uświadomiłem, że, że no, to jest super, pięknie, transplantologia jest potrzebna, bo każdego dnia ratuje ludzkie Życie. Każdy oddany narząd, każdy dawca wielonarządowy ratuje ileś osób. No ale niestety, jeżeli chcemy myśleć o przyszłości, to powinniśmy wykorzystywać nowe technologie, które będą w stanie nas przenieść na zupełnie inny level, inny poziom transplantologii. I, i, i tak powstał cały ten pomysł. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Trzymam kciuki za rozwój. Też za to, żeby może ten projekt został wsparty ze środków publicznych, dlatego bo wydaje się, że tak doniosłe projekty powinny być wspierane nie tylko przez inwestorów, ale też po prostu przez państwo. Nie wykluczamy również tego i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za to, co robicie. Dziękuję.